cześć i czołem, kochani. Lecimy na zawody Surf Casting Cup. Jest to druga edycja tych zawodów. Jestem pod wrażeniem tej pierwszej, nie ma co ukrywać, także dzisiaj jedziemy. Tak oczami zawodnika pokażę wam, co tam się fizycznie, realnie działo. No i mam nadzieję też, że dam radę pogadać z którymś z organizatorów na temat tej imprezy, bo jest to bardzo ciekawa impreza, ponieważ nie jest organizowana przez żaden klub. Tak. Kolejna nagroda główna na debacie leci gdzie? Do Malborka. Okej, okay, koło mnie Jacek. Jacku, powiedz, to jest chyba jedyna impreza tworzona przez wędkarzy, dla wędkarzy, ale też bez żadnych firm, nie wiem, instytucji, klubów, bo wy nie jesteście w jakimś klubie, nie wiem, na Surf Casting Cup, to nie jest konkretnie jakiś jeden klub, nie? No dokładnie, to jest pomysł na to, żeby zrobić zawody przez wędkarzy, dla wędkarzy. No i idea się rozwija. Jak widać, jest nas dużo więcej niż 2 lata temu. Także no, staramy się być niezależni. No i chyba się udaje. Jak myślisz, w jaki sposób to będzie ewoluować? Zobaczymy. No myślę, że też głosy od samych wędkarzy mogą tu być istotne. W tym roku zrobiliśmy pierwszy raz rzutówkę na lotnisku, także mieliśmy bardzo fajne warunki. Przestrzeń, bezpieczeństwo, to się udało. Najdłuższy rzut dzisiaj? 183 bodajże metry, Piotr Kaźmierz. No a dzisiaj wiało trochę, nie? No wiało i mieliśmy niespodziankę, bo wylądowały nam 2 samoloty podczas zawodów rzutowych, pomimo tego, że lotnisko było zamknięte, także były przygody. Ach, będzie co pamiętać. Kulek. Dobry odpowiedź, nie jest zły. Będzie jedynka? Uważaj, 33 uważaj. Oj. A co ci mówiłem? Poszedł! To ze stresu wszystko. Słuchaj, 89. A co ci mówiłem? Zamykasz i otwierasz. Okej, okay. Okay. Ja 68. 68. Podstawowo. Dziękuję. Myślałem, że idzie ciężej z zaparkowaniem. Natomiast wcale nie oznacza to, że jest dobrze. No dobra, słuchajcie, godzina 20, 2 godziny wędkowania, jest gdzieś tam pomiędzy stanowiskiem 20, chyba 30, jakaś fajna woda, gdzie jest dużo belon, no i tam mają po 3 belony niektórzy, Cezary Stan chyba ma 3, Mirek Gola chyba też ma 3, naprawdę fajnie, no i inni mają pojedyncze, więc tam jest naprawdę bardzo fajnie. Tutaj u nas, ja jestem na stanowisku 68, no i tam do 80 stanowiska jest jedna belona, także szału nie ma. Jest sporo turbotów małych, 22 cm, 21, no u mnie nawet tego nie ma. Natomiast, tak jak właśnie widzicie, polatałem troszeczkę dronem. No i te fale, no, przeszkadzają, no nie ma co ukrywać, no jakby tych fal nie było, to byśmy bardzo fajnie połowili. A tutaj u nas, na tym stanowisku, próbowałem to zmierzyć, potrzebuję gdzieś tak jakieś 140 metrów, żeby przerzucić tą łachę. Nie daję rady, powiem szczerze, nie daję rady. Koło mnie tutaj koledzy też nie za bardzo, wszyscy na zero. Natomiast nie jest aż tak źle. Miało padać, zanosiło się, że będzie padać. Strasznie czarne chmury były, jak latałem o godzinie 18. I to wszystko przeszło bokiem. Także tutaj naprawdę bardzo spoko. Właśnie był u mnie sędzia, mówi, że no ma mało roboty. Mało roboty w tym naszym sektorze. Jest mało rybek. Zobaczymy, jak ta punktacja będzie liczona, bo chyba nie jest sektorowa. Ja się gdzieś tam nie doszukałem tego, że będzie z podziałem na sektory. Zobaczymy. Natomiast chyba jest ok. Chyba jest ok, o ile nie będzie padać i nas nie przewieje, bo wieje okrutnie. Ciekawostka, czyli tak. Wsadzasz to flądrze w pyszczek. Nie, od skrzeli. Od skrzeli, wychodzi pyszkiem. Tak. I ta rzymka, która jest z haczykiem wbita, wprowadza się tu w tą szczelinę. Tak. I robisz 2 obroty i z powrotem cofasz. I przez skrzela wyciągasz żyłkę. Żyłkę. Tak. Ale automatycznie odwracasz haczyk. Rozumiesz? No. I on się wyhacza. I wtedy, aha, jak on już łasz łopatkę, to go pchniesz w palce. No dobra, ale jak on jest jeszcze głębiej?
No to jak, wiesz, jak łowisz na te długie haki, nie? A na krótkie to jest gorzej. A krótkie wtedy można robić tym, jak mówisz, tym, tym ołówkiem. Nie? No właśnie, bo coraz częściej wypychają haczyki przez skrzela. Już się nie robi właśnie tym ołówkiem, wiecie, że tak robimy, bo ponoć to jest humanitarne. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, no, no lipa totalna. Piotr Wieczorek, ten od konserwacji kołowrotków tutaj koło mnie mówi. No już nerwowy chodzi, bo godzina do końca i nic. Naprawdę nic, zero skubnięcia. Obydwoje cały czas siedzimy przy tych wędziskach, cały czas mieszamy to bliżej, to dalej. Na pewno zabrakło też troszeczkę umiejętności, ponieważ ja mam gdzieś tak z jakieś 120-140 metrów do przerzucenia, żeby łowić w takiej naprawdę fajnej rynnie. Niestety próbowałem rzucać i się nie udaje, bo rzucam pod wiatr. No wiadomo, no mamy wiatr prosto w oczy, taki typowo północny. No i kicha. Kicha, bo nie dam rady tego przerzucić. Kamerka bardzo fajnie rozjaśnia tą perspektywę. Wracając do tych dzwonków, całkiem są spoko, bo nawet na tych falach jakoś mocno nie dzwonią, albo ja ich nie słyszę, bo tak mocno szumi wszystko i trzepocze ten mój namiot. Namiot z Decathlonu za mały. Zobaczcie, mam taki namiocik z Decathlonu, to bardziej taki plażowy niż, nie wiem, wędkarski. I jest trochę za mały. Jakby zaczął padać deszcz, nie schowam się pod nim. Jeżeli chodzi o wiatr, no to w miarę spoko. Ogólnie damy radę, natomiast jak będziecie kupować sobie jakiś parasol czy coś w tym stylu, to troszeczkę większe. Zresztą chyba zrobię o tym filmom, bo czeka mnie taki właśnie zakup. Ojej, witajcie. Czekaliście tutaj na parkingu. Sobiutko, sobiutko i jeszcze raz sobiutko. Koło mnie no ludzie też nie połowili, ogólnie ten końcóweczka nie połowiła, początek połowił fajnie, po kilka belon nawet. Idziemy na to rozdanie nagród, wręczenie dyplomów, losowanie też jakichś nagród, słyszałem, że ma być. Zobaczymy. Zmęczony jestem.